Cześć wszystkim, witam Was w dzisiejszym projekcie Słowo. Niestety już ostatnim w tym roku szkolnym, dlatego ten odcinek jest niejako kończący naszą serię. Ale właśnie możemy dalej trwać w Słowie Jezusa, dlatego też dzisiaj jest krótka Ewangelia, dlatego ją przeczytam. Gdy Jezus szedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed nim i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mi oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. A Jezus rzekł do niego: Uważaj, nie mów nikomu, ale idź. Pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Mnie bardzo mocno w tej Ewangelii porusza to słowo chcę, które wypowiada Jezus, bo sytuacja wyglądała tak, że za Jezusem szło mnóstwo ludzi i do Jezusa podchodzi trędowaty. Trąd to jest choroba bardzo, bardzo zakaźna. Tacy ludzie, którzy chorowali na to, nosili na swojej szyi dzwonek, żeby ludzie mogli słyszeć, kiedy będzie się zbliżała taka osoba. A tam były tłumy. I ten trędowaty się zbliża i Jezus nie mówi: zatrzymaj się, nie możesz tutaj podejść, jesteś chory. Jezus kładzie na jego swoją rękę. Dotyka go. I właśnie wtedy, kiedy ten człowiek prosi go o to, żeby Jezus go uzdrowił, to Jezus mówi: chcę. Powiedział: chcę. Czyli to oznacza, że Jezus nie zrobił tego z przymusu. Nie powiedział: muszę. Żeby ludzie, którzy na to patrzą, widzieli, że mogę uczynić taki cud. Albo tak prosi mnie Ojciec. Albo muszę to zrobić, bo to jest dobry uczynek. Jezus chciał. Po prostu chciał tego człowieka dotknąć, uzdrowić go z tej choroby. Chociaż on był totalnie wykluczony ze społeczeństwa. Jezus go dotyka. Kładzie na jego swoją rękę. I mówi temu człowiekowi: idź. On go posyła dalej. Żeby on szedł. Żeby właśnie szedł przez życie razem ze swoim Ojcem, z Bogiem. I też to jest niejako właśnie, można to odnieść do zakończenia roku szkolnego, bo wszystkie te treści, które dostawaliśmy i tak poprzez oglądanie różnorakich filmików, projektu Słowo, Bożej Nocki, rekolekcji, live'ów, jakichś cytatów na Instagramie. To było wszystko jakiś taki proces, który miał nas w czymś udoskonalić. Właśnie oczyścić, tak jak dziś jest w Ewangelii. I teraz nadchodzą wakacje i Jezus właśnie mówi: ale idź, pokaż się kapłanowi. Jezus chce, żebyśmy właśnie bardzo mocno zatrzymali to w swoim sercu, to wszystko, czego się nauczyliśmy poprzez cokolwiek. To mogło być najmniejsze doświadczenie, ale właśnie Jezus chce, żebyśmy je zatrzymali i żebyśmy ruszyli z tym i żyli jakby tą całą nauką przez wakacje. To jest właśnie taka zachęta Jezusa do tego, żebyśmy tak je przeżyli, w taki sposób bardzo duchowy i taki bardzo mądry duchowo. Także pozostało mi tylko życzyć Wam wypoczynku i bawcie się dobrze z Jezusem i do zobaczenia wkrótce. Cześć!